Witam Was w kolejnym serwisie informacyjnym internetowej telewizji miasta i gminy Jelcz-Laskowice. Lipiec za pasem, sprawdźmy więc, co wydarzyło się w naszej okolicy w czerwcu. Zapraszam. Wyjątkowy zjazd motoryzacyjnych legend. Dla mnie to jest ogromna hala, w ogóle nigdy tutaj nie byłam. Dzieciaki świętowały swój dzień. Dzieci przejęły w mieście władzę. Na koniec o wolontariacie, który wcale nie musi być nudny. Chcieliśmy zrobić coś dobrego. 17 czerwca mieliśmy wyjątkową okazję podziwiać legendarne pojazdy Jelcz. Tego dnia odbył się zlot samochodów marki Jelcz połączony z piknikiem. Z okazji jubileuszu 65-lecia istnienia zakładów produkujących samochody marki Jelcz 17 czerwca zorganizowano pierwszy w historii zlot fanów legendarnych pojazdów. Przyszło 300-lecie miasta, 65-lecie fabryki, no to wymyśliliśmy zlot Jelcza. Przyjechało ponad 40 samochodów. No najdalej to chyba jest spod Gdańska, ciągnik siodłowy, ten pierwszy, który tam stoi. Też jest z Kieleckiego, ta wywrotka duża. Sporo jest z okolicy, jest chłopaki z ASP z Podzamcza, też kawałek z Wieruszów. To nie są jeszcze Niemcy, jeszcze nie jesteśmy Czechami. Oni przywiązują wagę do swojego dziedzictwa. My niestety nie, my się tego uczymy. To wiadomo, to nie jest hobby dla każdego, bo no niestety, to są pieniądze. Odremontowanie autobusu dzisiaj to jest 250 tysięcy złotych. Nie każdego na to stać. W hali, w której kiedyś powstawały kultowe już teraz autobusy i ciężarówki, można było spotkać wielu byłych pracowników jelczańskich zakładów samochodowych. W zlocie uczestniczyli też mieszkańcy Jelcza, a nawet miłośnicy marki z całej Polski. No 40 lat pracowałem w Jelczu. To przy strażakach prototypy wykonywaliśmy. Jestem zadowolony, całe mnóstwo starych konstrukcji z przełomu wieków. Miło się wspomina straże pożarne, dlatego że tam się chodziło, tam były sygnały dźwiękowe, połączenia z tym elektrykiem samochodowym z zawodu, były wiązki, było podłączenie i to było fajne ogólnie. Ojciec pracował w zakładach jelczańskich, tak więc z ojcem też przyszliśmy, przyprowadził wnuków, no to aż żal było nie przyjść. Mój teściu jeździł Jelczem, ogórkiem i mój mąż jako dziecko jeździł tymi samochodami, tymi autobusami na wycieczki i tak się zainteresował. Wydarzenie miało na celu zebrać osoby, dla których marka Jelcz jest nie bez znaczenia, a jej produkty stanowią codzienne narzędzia pracy lub są po prostu obiektem pasji. Tatuś z dziadkiem restauruje Jelcza 315. To za parę lat nim wyjedziemy. Robimy Jelcza właśnie, a za rok przyjedziemy tutaj Jelczem i każdemu pokażemy. A w Jelczu-Laskowicach hucznie obchodziliśmy Dzień Dziecka. 3 i 4 czerwca dzieci świętowały nas sportowo, ale także artystycznie. Nie zabrakło gier, zabaw, konkursów i występów. To były 2 dni pełne atrakcji. Moc atrakcji od samego rana i każda dziecięca buzia roześmiana. Najważniejszym świętem w roku dla każdej pociechy jest Dzień Dziecka. I to właśnie z tej okazji w Jelczu-Laskowicach przy Centrum Sportu i Rekreacji przygotowano festyn na Dzień Dziecka. Mamy swój dzień raz w roku. Na co dzień nie ma takich atrakcji jak dzisiaj i chcieliśmy skorzystać z tego. Wyszłam na dwór z kolegami, zobaczyłem, że tu są różne atrakcje. Postanowiłem przyjść, poskakać sobie na dmuchańcach. Może bym coś wygrał. Żeby nie siedzieć przed telewizorem, dzisiaj się udało. Cały dzień bez telewizora na świeżym powietrzu i to już jest sukces, także super. Dla miasta i dla wszystkich dzieci w naszym mieście to był bardzo ważny dzień, jeśli nie najważniejszy. Frekwencja nam dopisała, pogoda również. I to był taki dzień, w którym mam wrażenie, że w pewnym momencie dzieci przejęły w mieście władzę. Na najmłodszych mieszkańców tego dnia czekało sporo atrakcji. Były różne nagrody, były dmuchańce i była taka trampolina, na której wszyscy mogli być. Były lody. Były jakieś konkursy skręcenia, można było wygrać fidget spinnery. Są atrakcje dla młodszych, czyli te trampoliny i zjeżdżanie zamki. Najbardziej mi się podobało losowanie. Wygrałam bidon, jeszcze można było wygrać spinnery. Był tor przeszkód, losowanie, zabawy, przyklejanie biegów. Skakałam dużo na dmuchańcach i na trampolinach. Miałam udział w różnych zawodach. Mnie się tu podobało
Właśnie kręcenie kołem. Począwszy od partnerów, którzy zasponsorowali nam możliwość animacji. Byli sponsorzy, którzy zapłacili za 900 gałek lodów. Piliśmy 1000 litrów naturalnej lemoniady. Była zabawa, były też tory przeszkód dla dzieci. Oczywiście nagrodzone. Była to prawdziwa sportowa rywalizacja. To był naprawdę udany dzień, a dzieci z pewnością wróciły szczęśliwe do swoich domów. Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że dobro powraca. Przykładem może być zorganizowany przez Stowarzyszenie Lokalni Patrioci Lecz-Laskowice piknik, który był wyrazem wdzięczności za pracę Centrum Wolontariatu Zielony Parasol. Spotkanie odbyło się w Dębinie pod znanym wszystkim 400-letnim dębem. Imprezowo oraz charytatywnie było w Dębinie, przy najwspanialszym pomniku przyrody na ziemi jelczańskiej, 400-letnim dębie Słowianin, miała miejsce druga dębińska noc świętojańska oraz piknik Mała Rzecz dla Wielkich Osób. Zorganizowane przez Stowarzyszenie Lokalni Patrioci Jelcz-Laskowice, specjalnie dla wolontariuszy i podopiecznych Centrum Wolontariatu Zielony Parasol. Chcieliśmy zrobić coś dobrego, chcieliśmy dla nich zorganizować festyn, integrację, bo naprawdę na to zasługują. I pierwszy raz mają taką z prawdziwego zdarzenia, że ktoś dla nich coś zrobił, a oni mogą przyjść tutaj jako goście. Był taki program Tesco Decydujesz, Pomagasz, Mała Rzecz dla Wielkich Osób. Jako stowarzyszenie tutaj koleżanka rozpisała ten program. No i wygrał po prostu głosowanie. Otrzymaliśmy 5000 zł na zrobienie właśnie takiej integracji Centrum Wolontariatu Zielony Parasol. 7000 głosów, które zebraliśmy w plebiscycie, to jest naprawdę dużo. Dziękujemy z tego miejsca też wszystkim, którzy oddali na nas głos. Chcemy jak najlepiej dla naszego tutaj otoczenia, dla naszego miasta, dla naszej gminy. Impreza była jak najbardziej zasłużona, bowiem 40 wolontariuszy z Centrum Wolontariatu Zielony Parasol na co dzień robi wiele dobrego. Zaczęłam w podstawówce. Założyłam najpierw szkolny klub wolontariusza i te dzieci pokończyły podstawówkę i wracały do mnie. Powołałam fundację, fundacja po prostu razem. Mogłam przy tej fundacji założyć Centrum Wolontariatu Zielony Parasol. Zaczęłam szukać motyli, czyli niepełnosprawnych, tak nazywamy osoby niepełnosprawne. I umówiłam na pierwsze spotkanie i tak się zaczęło. Nasze działania skupiają się głównie na osobach niepełnosprawnych. Im organizujemy czas wolny, z nimi się spotykamy też na co dzień, bo mamy wolontariuszy, którzy indywidualnie pracują też z naszymi niepełnosprawnymi. Organizujemy warsztaty, to jest głównie arteterapia. Dużo osób mówi, że wolontariat to tylko pomaganie, dawanie coś od ciebie, a to nie jest prawda. Tyle, ile ja zyskałem. Pamiętam siebie jako osobę bardziej nieśmiałą, bardziej zamkniętą. Wolontariat przede wszystkim mnie otworzył. Stałem się bardziej komunikatywny, poznałem dużo nowych osób i wydaje mi się, że dużo nowych rzeczy się nauczyłem. Skala pomocy, jaką młodzi wolontariusze niosą osobom niepełnosprawnym, jest ogromna. Dzięki nim rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi mają duże wsparcie. Zielony parasol spadł nam jak z nieba, bo nasze dzieci siedzą zwykle w domu, odcięci od zdrowych obywateli, od świata. Są spotkania, gdzie nasze dzieci łącznie ze zdrowymi wolontariuszami współpracują, robią jakieś prace. Manualne czy jakieś teatralne spotkania. Tego dnia dla podopiecznych Zielonego Parasola przygotowano mnóstwo atrakcji. Koło gospodyń wiejskich z Dębiny przygotowało pyszne posiłki dla nich, tak samo dogoterapia. Miejsko-gminne Centrum Kultury wspomogło nas tutaj programem artystycznym. No, oprócz tego animacje. Spod kości, wata cukrowa, popcorn, muzyka w tle, zamki dmuchane. Jest coraz więcej zapotrzebowania i zainteresowanych dogoterapią. Dzisiaj mieliśmy trzy psy, które pracowały razem. Właśnie dwa białe owczarki szwajcarskie, jeden border collie. Dla motyli to najważniejszy był bliski kontakt z psem. Możliwość pogłaskania, to też pozwala im rozluźnić mięśnie, no i poprawia oczywiście nastrój. To było wielkie święto Zielonego Parasola, które z pewnością pozostanie na długo w pamięci wszystkich uczestników imprezy. Tą informacją kończymy czerwcowe wydanie wiadomości miasta i gminy Jelcz-Laskowice. Na kolejny serwis informacyjny zapraszam jak zawsze pod koniec miesiąca. Do zobaczenia!